Witam w 9. odcinku Marcin Zając moje winyle. Dzisiaj coś dla fanów muzyki elektronicznej, bo i taką również posiadam w swojej kolekcji. Dzisiaj chciałem omówić debiutancką płytę Marka Bilińskiego, Ogród Króla Świtu. Marek Biliński zaczynał swoją karierę w dość zapomnianej dzisiaj grupie, w zespole Bang, którego był klawiszowcem i liderem. Jest uważany jako pionier, prekursor i jeden z najlepszych keyboardzistów w Polsce. Poza tą płytą w wersji winylowej ukazały się jeszcze R równa się MC kwadrat i Wolne loty, ale tych płyt jeszcze akurat w swojej kolekcji nie mam. Tak wygląda rewers okładki. I cóż tutaj można na ten temat powiedzieć? Powiedziałbym, że jest to lekka elektronika. Bardzo fajna muzyka instrumentalna, powiedziałbym momentami ambientowa. Bardzo fajna muzyka do tego, żeby usiąść i wyłączyć się całkowicie na 40 minut. W dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, że podchodziłoby to pod muzykę relaksacyjną, ale oczywiście nie ma to nic z tym wspólnego. Natomiast no płyta jest po prostu genialna. W późniejszym okresie Marek Biliński zajmował się również tworzeniem muzyki do filmów krótkometrażowych różnych, także wiele jego tych kompozycji najbardziej znanych wykorzystywanych było w różnych właśnie filmach czy programach telewizyjnych. Natomiast tutaj na debiutanckiej płycie właśnie Ogród Króla Świtu znajduje się 8 w sumie utworów. No i po prostu jest to album bardzo przemyślany, dlatego że całość, wszystkie te utwory stanowią jedną bardzo wyrazistą całość. Marek Biliński, tak jak wspomniałem, zaczynał w 1981 roku swoją przygodę z muzyką w zespole Bang. Grupa również pozostawiła po sobie tylko jednego longplaya Jestem Panem Świata, ale co ciekawe, tam oczywiście mówimy o czasach, kiedy jeszcze nie miał w planach Marek Biliński kariery solowej. Więc tamta płyta pochodzi z roku 81. Tu mamy 83. rok, wydał tą płytę Vifon, czyli jest to pierwsza płyta solowa Marka Bilińskiego. Natomiast kwestia zawartości akurat tej płyty właśnie Ogród Króla Świtu no nie pozostawia, nie ma tutaj po prostu słabego utworu. W późniejszym okresie te płyty bywały różne. Ja się cieszę, że mimo tego, że ta płyta już ma 30, prawie 5 lat. Dalej w kręgach fanów muzyki elektronicznej no jest ochrzczona wręcz kultem. Moi drodzy, polecam. Polecam, jest to na pewno na YouTubie. Jeżeli nie cała płyta, to poszczególne utwory, ale oczywiście najlepiej słuchać tego w całości.
Stylistycznie jest to też podobna muzyka, którą prezentował również w latach 80. zespół Exodus. To będzie odcinek osobny za jakiś czas. Tam była też sytuacja taka, że zostawili tylko dwa albumy, jeżeli chodzi o płyty winylowe. I muzyka bardzo podobna, więc Marek Biliński bardzo dużo też, no w sumie nie musiał się wzorować, ale gdybyśmy poszukali odniesień, skąd brał inspiracje na dzieła instrumentalne, no oczywiście przeważają tutaj wpływy bardzo duże zagranicznych muzyków uprawiających tą sztukę muzyki elektronicznej. Widać tutaj, że Marek Biliński wzorował się grupami Tangerine Dream czy Jeanem Michelem Jarrem. Oczywiście, no, ja zawsze mówiłem, że Marek Biliński to jest taki polski żar, gdzie przywiózł po prostu elektronikę gdzieś tam z zachodu i próbował przeszczepić to na polski grunt. I muszę przyznać, że się to udało. Na pewno się to udało, bo na pewno w kręgach fanów muzyki elektronicznej, poza Władysławem Komendarkiem z Exodusu, to jest dwóch polskich keyboardzistów naprawdę świetnych i obdarzonych zasłużonym kultem. Dzisiaj troszeczkę na temat Marka Bilińskiego, ale też również sięgnąłem po inne płyty z muzyki elektronicznej, które pojawią się niebawem w nowych odcinkach. Dziękuję i pozdrawiam.